Dobrowolna porażka. Bywa tak, że osiągnięcie sukcesu w jakimś teście jest prawie niewykonalne, ze względu na jego trudność czy brak wyszkolenia naszej postaci. Gracz może zadecydować, by intencjonalnie nie zdać testu, tak długo jak niesie to ze sobą znaczące konsekwencje, na przykład zostanie złapanym podczas pościgu. W wyniku tej porażki MG otrzymuje 1 punkt fatum, zamiast potencjalnych kilku, natomiast gracz 1 punkt losu jako rekompensatę. Nie można w ten sposób przekroczyć maksymalnego limitu punktów losu przypadającej na gracza oraz gracz nie może odnieść dobrowolnej porażki, jeżeli trudność testu to 0.